Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Nie żyje Andrzej Samoraj, burmistrz miasta i gminy Drobin. Jak wynika z naszych informacji, został przygnieciony przez sprzęt rolniczy w trakcie prac polowych. Reanimacja prowadzona przez ratowników okazała się bezskuteczna. Andrzej Samoraj miał 43 lata. Redakcja Info Płock TV składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Polityka senioralna, samorząd i edukacja, a także wieś i rolnictwo to trzy tematy, jakie podczas spotkania z wyborcami w Drobinie poruszył Władysław Kosiniak-Kamysz. W miejskim parku przedstawił swój program wyborczy. Jak zaznaczył, najważniejszym jego przekazem jest budowanie wspólnoty. I albo chcemy tkwić w tym podziale i się na to zgadzamy, że tkwimy w tym podziale, który wyniszcza Polskę. Albo chcemy to zmienić. Ja wierzę, że zmiana jest potrzebna. Że zmiana może się dokonać tylko w nowym trójpodziale władzy. Jestem jedynym kandydatem, który ma doświadczenie, jest w stanie pogodzić i ma pomysł, jak to zrobić. Kandydat na prezydenta spotkał się także z seniorami. W domu seniora przekonywał, jak istotne jest wprowadzenie emerytury bez podatku, bo jak tłumaczył, najważniejsze jest, by zapewnić seniorom godne życie. Spółka Anwil realizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych. Inwestycja za 1 300 000 000 zł zwiększy o około 50% jej zdolności produkcyjne. Po realizacji projektu powstanie 100 nowych miejsc pracy. Teren inwestycji odwiedził Andrzej Duda, prezydent RP. To jest inwestycja w nowoczesne technologie. To jest zupełnie nowa produkcja, to jest jakość światowa, to jest światowy poziom technologiczny, to jest to, czego nasz kraj bardzo potrzebuje. To dla nas jedna z ważniejszych inwestycji, zaznacza prezes PKN Orlen. Nie ma rozwoju gospodarki, nie ma rozwoju firmy, jeżeli nie realizuje się inwestycji. Zawsze nam przyświecał ten cel, realizować inwestycje. Mówimy tu o rozbudowie nawozów. To jest inwestycja, jak pan prezydent powiedział, która będzie kosztowała około 1 300 000 000, ale to nie jest też tylko wyłącznie inwestycja. To jest rozwój tego terenu. Dodajmy, prace powinny zakończyć się w połowie 2022 roku. W tym roku w gminie Stara Biała powstanie kolejna droga. To odcinek w okolicach cmentarza w Nowym Trzepowie. Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu samorządu Mazowsza. Szacujemy, że ten koszt powinien się wahać między 600 a 700 tysięcy złotych, także ta dotacja będzie stanowić co prawda około 10% inwestycji, no ale jest to, każda złotówka jest uzyskana z zewnątrz, z budżetu innych jednostek samorządu, w tym przypadku samorządu województwa mazowieckiego, jest bardzo cenna. Za każdą dziękujemy i o każdą się będziemy bić i zabiegać. Dofinansowanie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wyniosło 65 tysięcy złotych. Prace na drodze powinny rozpocząć się w najbliższych tygodniach, zakończyć jesienią tego roku. Do kina Pod Chmurką zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku. Familijne kino letnie zaplanowano na placu przy budynku GOK. Zgodnie ze wszystkimi procedurami wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia, a także z Ministerstwa Kultury zamierzamy oczywiście zachować wszystkie procedury. Kino będzie liczyło około 150 widzów. I oczywiście liczymy na to, że przyjdą dzieci ze swoimi rodzicami. Z racji tego, że był to do tej pory czas pandemii, czas obostrzeń, mam nadzieję, że wszyscy, korzystając z tej możliwości, będą chcieli inaczej troszeczkę spędzić ten czas, wyjść z domu. Jeśli tylko pozwoli na to pogoda, impreza odbędzie się 19 czerwca o 21:00. Jeśli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu i telewizji internetowej, którą możecie oglądać 24 godziny na dobę pod adresem infoplocktv.pl.